jest działów, rozdziałów i paragrafów w budżecie gminy. Jeśli by dyskutować, powiem Państwu, bardzo wiele. Ja ich wszystkich nie policzyłem. Mogę się wypowiedzieć bez Pani dopowiedzi? Bo ja nie potrzebuję doprecyzowań z Pani strony, ani wyjaśnień z Pani strony. Ja Panią nie zatrudniałem na rzecznika swojego, ja sobie sam dam radę, proszę Panią. Jeżeli będziemy tylko 10 minut poświęcać na dyskusję nad szczegółami w danym paragrafie, dziale, rozdziale i punkcie, to myślę, że do końca roku tego budżetu nie rozkminimy, tak mówi teraz młodzież. Bo to byłoby bardzo trudne. Nie wiem tylko, po co komisje pochylały się nad tymi projektami, nad tymi materiałami podczas swoich posiedzeń. Nie chcę znowu wspominać o tych nieszczęsnych 300 zł, bo ja jestem gotów zrezygnować na przykład z diety za posiedzenia komisji. Wystarczy mi to diety za posiedzenia rady. Zachęcam przy okazji wszystkich kolegów do pójścia w moje ślady. Więc to będzie trwało bardzo długo, a prowadzi to zwyczajnie do przedłużania dyskusji w nieskończoność. Ja rozumiem, że teraz opieramy się, że teraz, a jeszcze na następnym posiedzeniu, jak mówiła Pani Przewodnicząca, będziemy pochylać się nad dokumentem przygotowanym na 22 grudnia, czyli dokumentem już historycznym i w zasadzie już go nie rozpatrujemy, bo dzisiaj jest 30 grudnia i należy rozpatrywać dokumenty przygotowane na 30 grudnia. Więc, czyli będziemy się znowu zajmować niczym, biciem piany, zużywaniem czasu i energii radnych, ale także i mieszkańców, którzy potem będą oglądać sprawozdania z sesji na YouTubie i będą się dziwić: ludzie, co wy tam robicie? Toż wy się nie wiadomo, o co wam chodzi, o co się kłócicie, albo o czym wy w ogóle mówicie, bo często nie potraficie powiedzieć, o co wam chodzi. W związku z czym proponuję, żeby przejść do meritum sprawy. Meritum, inaczej zwany rzeczą. Przejść do rzeczy, do uchwalenia albo odrzucenia, ale to tylko drogą uchwały budżetu i innych dokumentów przedstawionych nam tu przez wójta. Przy okazji powiem Państwu radnym i Pani Przewodniczącej też, że Rada to nie ma akceptować propozycji wójta wyrażonych w projektach uchwały. Rada ma je uchwalić albo nie. Rada nie jest od akceptowania. Jeśli radni nie wiedzą, co jest ich zadaniem i obowiązkiem, to niech zajrzą do przepisów.